Po drugim roku studiów wyrzucili mnie z Politechniki Warszawskiej. Poruszamy najtrudniejszy dla mnie temat, muszę ci tylko tyle powiedzieć, bo jestem bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć. Mnie to trochę krępuje z jednej strony, a z drugiej strony... No właśnie, a z drugiej strony... Właśnie, no właśnie. Ale nie ma się co wstydzić łez. Ile zrzuciłeś? 40. 60 kilo. 60 kilo. W ile? No, w troszkę ponad rok. A z tego szpitala dlaczego wtedy wyszedłeś po tym zawale? Taki natłok obowiązków, że innej możliwości nie było? A dlaczego zakończyła się w ogóle formuła Duda kontra Klimek i dlaczego ty się pojawiłeś na miejscu Klimka? Czy wojny samochodowe są ustawione? Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Jest jednym z koni pociągowych telewizji TVN Turbo. Od lat prowadzi flagowe programy wspomnianej stacji. Przemek Szafrański wreszcie zasiadł w moim maluchu i udzielił niezwykle szczerego wywiadu. Nim zaproszę Was na rozmowę, to chciałbym Wam przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest producent wielokrotnie nagradzanych alkomatów AlkoSense. Wspomniana marka przygotowała dla fanów kanału unikatowy kod rabatowy na zakup takiego urządzenia. Przy składaniu zamówienia na model AlkoSense Pro, używając frazy maluch, otrzymacie zniżkę aż 100 zł. Promocja obowiązuje do 18 lipca. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Dmuchamy? Dmuchamy, bo jest coś takiego jak zjawisko nieświadomej nietrzeźwości. Zgadza się. I z racji tego, że nagrywamy ten materiał w niedzielę, a sobota była. Była. Ustnik zmieniony. Nie, sobota, ale to... A czy w ogóle fajnie, że to robisz, wiesz czemu? No. Nienawidzę pijanych kierowców. Ale z drugiej strony chyba też od alkoholu całkowicie nie stronisz, no bo tam nie. 40% możesz pić z tego, co wiem, tak? Alkohol. 40 w ogóle, tak. Lekarz kazał, wiesz, ja się strasznie pilnuję lekarzy. Jak mi mówi lekarz, panie Przemku, teraz na tej diecie to nie może pan pić słabych alkoholi, no 40 w górę, no to ja naprawdę konsekwentnie staram się tego pilnować. To prosimy. Chwila prawdy dla mojego gościa. Zero? Zero, 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 zero. Czyli możemy ruszać. Możemy ruszać. Światełka. Natomiast jeszcze jest tutaj jedna rzecz, o której ci muszę powiedzieć, no bo wiesz, jesteś człowiekiem mediów. Media funkcjonują, jeśli nie są państwowe, z datków sponsorskich, że tak powiem. Więc ja tutaj miałem alkomat AlkoSense Pro. Natomiast dla ciebie... O kurczę. Mam taki alkomat, więc będziesz mógł w kolejnych miesiącach unikać stanu nietrzeźwości. Fajnie, bardzo ci dziękuję. Powiem ci nieświadomego. To jest fajna rzecz, bo ja wszędzie, gdzie jeżdżę, na rajdy, na imprezy, no, gdziekolwiek się ruszam poza dom i wiem, że będzie troszkę też zluzowania, że tak powiem, wszystkich rzeczy, to zawsze mam ze sobą alkomat. Zawsze wożę ze sobą alkomat, bo chcę mieć świadomość, że jak wsiadam w samochód, żeby właśnie uniknąć tej nieświadomej sytuacji, gdzie myślę, że jest dobrze, a tak naprawdę jest źle. I na Mazurach mamy dom i tam zawsze brakowało mi alkomatu. Więc będę miał mazurski, bo tam też przy ognisku człowiek czasami sobie posiedzi, więc dziękuję pięknie. Bardzo ci jestem wdzięczny, że złamałeś na starcie swój koronny zwyczaj polegający na tym, że nie prowadzisz aut, które nie są twoją własnością. Dokładnie tak jest. Ja nawet, wiesz, prowadzę serwis samochodowy i wypadałoby w serwisie jeździć czasami jazdy próbne klienckimi samochodami, też nie jeżdżę. Na szczęście chłopaki jeżdżą. Jak ja muszę wsiąść, to jest na zasadzie, że jest jakiś bardzo trudny temat, wsiąść, zobacz, coś tam, diagnostyka, komputer, no to wtedy łamię tę zasadę, ale jak powiedziałeś, że mogę poprawić malucha, no to mówię, dobra, nie kupiłem, to se poprowadzę i tak. Chyba, że się dogadamy w trakcie jazdy i go kupię, to wtedy wiesz, zobaczymy, jak to będzie. Paweł Miszta próbował, jak widzisz, pojechał później na kanał, sprawdził, stwierdził, że nie, że on oddaje kluczyki, chce zwrot gotówki. I wiesz, nie tak pół żartem, pół serio. Wiem, że w internecie trzeba wszystko mówić bezpośrednio, więc tak. Kończymy te żarty sytuacyjne. Chciałbym cię zapytać, Przemku, jak to się stało, że z handlarza, człowieka czynu, pracy, człowieka, którego atrybutem jest laweta przewożąca samochody z miejsca na miejsce, nagle staje się popularnym prezenterem TVN Turbo? Ja wiem, że ten proces trwał latami, ale w twoim kontekście, no, chyba marka jest na tyle mocna, że można powiedzieć, że sukces osiągnięty i wszystko poszło zgodnie z planem.
Powiem ci tak, to w ogóle ciekawostka, bo pytasz mnie przed dzień tego, że jutro zaczynam 14 serię wojen samochodowych nagrywać, więc to jest dla mnie 8 lat już pracy w tej telewizji, a zaczęło się prozaicznie, gdzie w ogóle najgorsza rzecz, którą powiedziałeś, handlarz. Jakby nie wiem dlaczego, ale nie. Wiesz, to nie ten, ale ja mam takie poczucie, że to jest dosyć pejoratywne określenie. Kiedyś pracowałem w salonie Jaguara i Land Rovera, sprzedawałem te samochody i byłem sprzedawcą samochodów. I za każdym razem, kiedy ktoś mnie pytał, co robisz, sprzedaję samochody, to dokładałem to Land Rover i Jaguar, żeby troszeczkę chociaż prestiż tej sprzedaży podnieść, bo niestety w Polsce handel samochodami kojarzy się, wiesz, misio wdziurkowanej pod koszulką, szemrana atmosfera giełdy samochodowej i to jest cały ten handel samochodami. A to przecież jest naprawdę zajęcie, które może dawać kupę przyjemności, radości i co jest bardzo ważne, nie zawsze musi się ocierać czy opierać wręcz o nieuczciwość. To tylko tak nawiązując do tego handlarza. Natomiast zadzwonił do mnie kolega i mówi: Przemek, słuchaj, wiesz co, muszę podjechać do ciebie, nagrać kawałek materiału z tobą, bo wygrałeś casting do TVN Turbo. Ja mówię: Bartek, wszystko fajnie, ale ja nie startowałem do żadnego castingu. Jak to nie wystartowałeś? Ty o tym nie wiesz, ale wystartowałeś i wygrałeś i musimy nagrać z tobą jakiś fragment programu. No i tak to się wszystko zaczęło. Śmieliśmy się, że to nowy program, to jedną serię, chociaż zróbmy 4 odcinki czy 8 odcinków, będzie fantastycznie. A tu się nagle okazuje, że właśnie za chwilę wchodzę w 14 sezon Wojny Samochodowej. A w międzyczasie przecież pojawiło się też Duda kontra Szafrański, jest też, było też ABC motoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Jest to nieprawdopodobnie przyjemna rzecz. Ja to nazywam zabawą w motoryzacji i zabawą w telewizję, tak naprawdę. Nie traktuję to. Ja mam swoją pracę, mam swój warsztat, jestem współwłaścicielem dużego warsztatu z koni od marki Land Rover Jaguar, bo tak to się już wzięło, bo hobbystycznie zawsze jeździłem Land Roverami. To jest w ogóle tak, że wybór kiedyś samochodu u jakiegoś handlarza zdeterminował całe moje życie. Naprawdę, przypadek zupełny. Byłem na Wale Międzyszyńskim, chciałem sobie kupić Opla Fronterę, bo jeździłem w terenie, bawiłem się w offroad i jakby dla mnie to było takie przesiąście się z gazików, blaszanych Uazów na coś fajnego i tak oglądałem tą Fronterę. Wszystko, miałem już pieniądze w kieszeni i wchodzę do tego człowieka raz jeszcze pogadać o cenie, o czymś, ponegocjować i mówię do niego, że wie pan co, też bym chciał tu chociaż kawałek, jakąś szutrówkę wjechać, zobaczyć jak napędy w niej działają. A chłop tak na mnie patrzy, ale panie Przemku, ale to jest tylnonapędowa Frontera, to nie ma 4x4. Mówię, o jedne, ale bym sobie w topę zrobił, jakbym kupił sobie nienapędzany na 4 samochód, chcąc mieć 4-napędowe auto. I wyszedłem od niego i wkurzony pojechałem dosłownie kawałeczek dalej do innego komisji i kupiłem Range Rovera Classica. I ta decyzja spowodowała, że całkowicie zmieniłem swoje życie zawodowe. Po pół roku odszedłem z firmy, gdzie w sumie można powiedzieć testowałem systemy informatyczne, wdrażałem w systemy informatyczne i zostałem handlowcem Land Rovera Jaguara. Bo z wykształcenia jesteś kim? Z wykształcenia to też jest śmieszne, no nie wiem czy śmieszne. Po drugim roku studiów wyrzucili mnie z Politechniki Warszawskiej. Studiowałem transport na Politechnice Warszawskiej i po drugim roku mnie wyrzucili i to jest najwspanialsza rzecz, jaka mi się w życiu zdarzyła, taka edukacyjna, a z wykształcenia teraz właściwie jestem, można powiedzieć, socjologiem komunikacji. Skończyłem Wyższą Szkołę Komunikacji i Mediów Społecznych. Okej. No i dzisiaj właśnie w tych mediach społecznych, społecznościowych jesteś razem ze mną w moim maluchu i bardzo się z tego powodu cieszę. Ja też, to jest frajda. Trochę się umawialiśmy i za każdym razem, gdy do ciebie dzwoniłem, to słyszałem o kolejnych akcjach charytatywnych, w których bierzesz udział. I pomyślałem sobie, że nawet jeśli miałbym czekać na wywiad z tobą rok czy dwa lata, to nie z tego powodu, że ty nie chcesz, tylko z tego powodu, że ty jesteś człowiekiem tak bardzo empatycznym, który chce pomóc wszystkim ludziom z każdej strony, na całym świecie. Poruszamy najtrudniejszy dla mnie temat, muszę ci tylko tyle powiedzieć, bo jestem bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, mnie to trochę krępuje z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie. Nie ma się co wstydzić łez, naprawdę, wiesz, to też jest przejaw męskości, dojrzałości, wrażliwości, no to wszystko jest cenne w tych czasach szczególnie. Wiesz, to jest tak, że mi się od razu dużo rzeczy przedstawia w głowie, wiesz, jak mówimy o czymś takim
No mnie to męczy, bo wiesz, ja od tych kilku miesięcy ostatnich to w ogóle jestem strasznie tym wszystkim zmęczony. W sensie psychicznie się źle z tym czuję i tak, no jakby rzeczywiście dziękuję Ci za cierpliwość, to jest ważne, bo to rzeczywiście długo trwało, a z drugiej strony mam taką nadzieję, że można czekać, jeżeli wiesz, że to właśnie nie wynika z tego, że mi się nie chce, z mojego lenistwa, tylko no, kurczę, no gdzieś tam te priorytety, czasami te klocki trzeba poprzestawiać troszkę i tyle. No. Oczywiście, no ja wiesz, z wielką przyjemnością czekałem. Wtedy, gdy pierwszy raz do Ciebie dzwoniłem, to pomagałeś chyba uchodźcom na tej białoruskiej granicy. Tak, tak. Później z kolei na ukraińskiej. No, no i też chwilę temu, gdy tankowaliśmy samochód przed nagraniem, pokazywałeś mi wiadomości od życzliwych rodaków nazywających Cię, no tam... Takimi, no bardzo wulgarnie, nie? Z tego tytułu, że pomagasz ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Jaka była Twoja reakcja na te wiadomości, na ten hejt, który gdzieś tam się w małej ilości, ale jednak pojawił? Pojawił się hejt, ale ja chyba kurczę, mam 45 lat, wiesz, jakby nie... Mogę się pośmiać z tego, co tam napiszą, no, nie będę ani z tym się kopał, ani nie będę odpisywał, ani odpowiadał, no okej, no... Przykro mi jest jedynie, wiesz, przykro mi jest dlatego, że kurczę, no to wydaje się, że moje profile często oglądają ludzie, którzy chcą zobaczyć, co mnie słychać, co mam im do powiedzenia i jakby wiesz, nagle się okazuje, że piszą takie rzeczy, no to tak sobie myślisz, kurde, no to nie jest fajne, ale najważniejsze dla mnie zupełnie coś innego, najważniejsze dla mnie jest to, że w ogóle na mnie to nie wpływa, jeżeli chodzi o to, co robię. To nie jest tak, że o nie, no to już tego nie będę robił, bo moi widzowie się na mnie obrażą. Ja wierzę w moich widzów i wierzę w ich empatię i tak dalej i jakby nie zrobię czegoś na zasadzie teraz to dobra, to nie będę tak robił, bo mi nie wypada, bo przestaną mnie oglądać, wiesz, to myślę, że to jest takie istotne, a druga rzecz istotna, utwierdzanie to w przekonaniu, że ja dobrze robię. Nic tak nie utwierdza w przekonaniu, że się dobrze robi, jak hejt, który na Ciebie leci. A w tym wszystkim wspiera Cię Twoja żona. Powiem Ci szczerze, że słuchając Twoich wypowiedzi, czy to tych publicznych, czy tych, które padły z Twoich ust jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszego nagrania, widzę, że żona jest w Twoim życiu kimś absolutnie wyjątkowym. I w tych powierzchownych czasach Tinderów, jednorazowych spotkań, randek i tak dalej, myślę, że tego typu relacje są wielką wartością i czymś unikatowym. Jak to się układa w życiu relacje z drugim człowiekiem, żeby one długo trwały z taką czułością i wrażliwością? Czy to się wynosi ze swojego domu i później ta miłość już dla człowieka jest bezwarunkowa? Czy to trzeba człowieka odpowiedniego spotkać? Wiesz co, powiem Ci tak, moja żona jest genialna po prostu. Ja jestem w niej zakochany. Ja późno ją poznałem, bo to też, wiesz, ja miałem lat 35, jak się poznaliśmy. 33, przepraszam. Więc byłem już dosyć dorosły w życiu, więc ten wybór był bardzo taki precyzyjny. I to jest najgenialniejsza osoba, bo ona kiedyś, dawno temu, to był, nie wiem, miesiąc może się znaliśmy, powiedziała mi, że jakiej decyzji nie podejmę, ona zawsze będzie stała obok mnie. I wiesz, to do dzisiaj to pamiętam i to jest największa wartość, jaką o niej usłyszałem. I dlatego wiem, że cokolwiek będę robił, to będę miał ją obok siebie i to pozwala mi ją kochać do szaleństwa, do takiej pełnego szczęścia bycia przy niej, wiesz, i bycia z nią. Ale myślę, żeby to osiągnąć, to po pierwsze stuprocentowo to musi być osoba, ta osoba dla Ciebie. A po drugie, ja dużo inwestuję w czułość, dużo inwestuję w uczucia, dużo inwestuję w miłość i nie chodzi mi w ogóle o pieniądze, tak? Ale o jakieś takie w cholerę drobnostki. Wiesz, jak jestem gdziekolwiek na wyjeździe, gdziekolwiek, to przechodząc zobaczę kwiatka, to robię zdjęcie kwiatka i wysyłam żonie zdjęcie kwiatka, żeby dać jej, wiesz, kwiatka. To jak był taki program, jest 99 godzin, że tam zamykają ludzi i muszą zbudować jakiś samochód, TFN Turbo, to nie było nigdzie kwiatków, bo była brzydka pogoda, to przy użyciu tej plazmy do wycinania stali wyciąłem kwiatka i zrobiłem żonie zdjęcie i wysłałem i przynitowałem go do tego auta, które budowaliśmy, bo to są takie małe rzeczy, które nic nie kosztują, a ja mam takie przynajmniej poczucie, że kurczę, no sprawiają przyjemność, sprawia taką radość i mi sprawiają radość. Mi dużą radość sprawia sprawianie radości żonie. Może to trochę zagmatwane, ale tak jest. Rodzina w Twoim życiu jest najważniejsza? 100%. Bez dyskusji. Bo ja czasami od ludzi słyszę w tym samochodzie czy w autach moich gości, że
praca jest sensem życia, że to jest najistotniejsze, co ich w życiu spotyka, choć rodziny mają. Wiesz, te szczęście można na wiele sposobów rozumieć, ale zastanawiam się, dlaczego praca u Ciebie nie jest na tym pierwszym miejscu, a rodzina. Na pewno w jakiś fajny sposób to wytłumaczysz. Wiesz co, bo pracy mam tak dużo, że staram się wypierać ją z głowy. Wiesz, ja mam, to jest Neogarage, to jest TV Turbo, to jest mój serwis, który prowadzę, to jest naprawdę kupa przedsięwzięć, które muszę robić, ale praca jest tylko narzędziem. Dla mnie praca jest trochę jak młotek. To jest takie narzędzie, żeby mieć rodzinę, żeby ją utrzymać, żeby żyć w jakimś tam szczęściu też takim jednak finansowym bezpieczeństwa, tak? I więc to ja pracę traktuję czysto jak młotek. Mam oczywiście z niej przyjemność i może dlatego też, że ta praca jest przeze mnie wybierana. Moja praca nie jest mi narzucona, tylko jakby ja się cieszę nią dzięki temu, ale to jest nadal narzędzie do tego, żeby mieć szczęśliwe rodzinne życie. Tak, mając rodzinę i będąc odpowiedzialnym człowiekiem, też trzeba w jakiś sposób wpływać na stan ekonomiczny tych ludzi, których się ma pod swoimi skrzydłami i wspierać jak się tylko potrafi. No, żyjemy w takich czasach, gdzie myślę, że dzieci widząc, co się dzieje, czyli tu wojna, tam COVID, inflacja, być może brak perspektyw, no potrzebują oparcia ojca, prawda? Tak, tak i dlatego chcę swoją też postawą pokazywać nie tylko to, że trzeba właśnie pracować, zarabiać, ale też ludziom pomagać, żeby kiedyś one wyszły z tego domu, wiesz, pełne fajnych wzorców, które ja im mogę dać, tak? Nie, że one gdzieś poczytają czy znajdą w internetach, tylko mają na żywo w domu, mogą dotknąć palcem, wiesz, zapytać, jak się to robi albo jak się robi coś, to czy tamto, wiesz. Ja pamiętam, jak 20 prawie lat temu zaczynaliśmy z przyjaciółmi taką imprezę charytatywną na Domy Dziecka. Co roku ją robimy, to jest rajd takich samochodów terenowych, bo z tego offroadu jakby wychodząc robimy taką imprezę i dochód z niej przeznaczamy, robimy zakupy do domów dziecka i tak dalej, i tak dalej. Nazywa się to terenowa integracja dla choinki. I żona jest tam szefową biura, więc nawet takie rzeczy właśnie te charytatywne mam o oparcie żony, nie tylko, że mówi mi fajnie rób, tylko robi to ze mną. A poza tym mam w nich genialne oparcie domowe. Ja dużo pracuję, ona wszystko w tle jest w stanie zrobić. Taki back office, który po prostu naprawdę wszystko jest dopilnowane, dopięte, zrobione i kurczę, dostaję tylko informację co i jak. No fantastyczna sprawa. Często rozmawiam z Twoimi kolegami i widzę, że jednak część z nich bardzo wierzy w siłę mediów społecznościowych. Troszeczkę się uniezależnia względem też telewizji, no bo siłą rzeczy kanały się im rozwijają i to jest świetna sprawa. Fajnie, że telewizja nie walczy z tym i nie stara się w jakiś sposób ich tam blokować jakimiś umowami, zakazami konkurencji i tak dalej, tylko wiedzą, że to jest znak czasu i trzeba jakoś nauczyć się z tym żyć. Tobie nie chodzi po głowie, by pójść w stronę Kornackiego, Mikiciuka i na szerszą skalę gdzieś funkcjonować, czy Grześka Dudy, dajmy na to? Znaczy wiesz, chyba byłem jednym z pierwszych prowadzących TVN Turbo, które założyli sobie różne kanały w social mediach, przepraszam cię bardzo, więc nie idę iść śladami. Ale jaka regularność tego bierzesz? A, to tak, jasne, że rzeczywiście żartuję trochę. Nie mam chyba czasu na YouTube'a, staram się z moimi widzami rozmawiać moim Instagramem, moim Facebookiem, czyli Motosyntezą. YouTube coś troszeczkę, ale rzeczywiście, tam trzeba być bardzo konsekwentnym, tam podziwiam takich ludzi jak ty, twórców prawdziwych, którzy konsekwentnie wiedzą, mają swoje daty, mają to i wiesz, i nie mam, nie wiem, może dlatego, że tak dużo robię tej telewizji TVN-owej, to po prostu nie chcę mi się już przed kamerą stawać, wiesz, to może tak jest, a może też jest tak, że na razie nie mam jeszcze pomysłu na ten kanał. O. Życie pokaże, wiesz, młody cały czas jesteś. Dziękuję ci serdecznie. Swoje życie wydłużyłeś też za sprawą metamorfozy, do której teraz sobie przejdziemy. Ile zrzuciłeś? 60. 60 kilo. 60 kilo. W ile? No, w troszkę ponad rok. No to jest już naprawdę znacząca liczba. A powiedz mi, jak twój organizm zareagował na taką zmianę, bo wydaje mi się, że w jakiś sposób musiałeś to odczuć. Odczułem to tylko i wyłącznie pozytywnie. Organizm zareagował tak, że z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem czułem się coraz lepiej. Zacząłem normalnie spać, skończyły się sytuacje, że nie jestem w stanie zasnąć albo że się bardzo męczę, przestałem chrapać, umysł zaczął lepiej pracować. Jakoś mam takie poczucie, że szybciej myślę, szybciej podejmuję decyzje, bardziej mogę zaryzykować gdzieś trochę też. Wszystko się zmieniło na plus i wszystko zmieniło się bardzo, bardzo szybko, no bo tak jak mówię, to już to był rok i to fantastyczna sprawa. A produkcja telewizyjna też Cię wspierała, żeby ta zmiana się dokonała w Twoim życiu, czy raczej woleli Szafrańskiego w starym wydaniu?
A myślę, że produkcja telewizyjna jest zadowolona, że się zmieniły, dlatego że ułatwiło im to pracę. Bo wiesz, wtedy to już było tak, że naprawdę były przerwy, bo że się zasapał, zamęczył, zapocił, trzeba było 15 minut odczekać, bo coś tam odkręcałem się czym. A teraz dużo więcej sam robię przy tym samochodzie, a po drugie idzie to sprawniej dzięki temu, że sam jestem sprawniejszy. To już nie jest tak, że no dobra, to wsiądź trzeci raz. No wsiądź, wysiądź. Czasami wiesz, w przeciągu godziny robię to 50 razy i nie sprawia mi to żadnej trudności, a wtedy to było tak, panowie, dobra, dajcie mi chwilę świętego spokoju, dajcie mi odsapnąć. I się robiły dłużyzny na planie, co jest najgorsze. Nie no, bo musimy teraz na ekranie pokazać tym widzom, którzy nie mieli okazji wcześniej Przemka zobaczyć, jak jeszcze rok temu wyglądał, jak wygląda dzisiaj. No może nieco ponad rok temu, ale zmierzam do tego, że ta zmiana jest zauważalna jak mało co. Jeszcze tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć. Za 30 tysięcy złotych można sobie taką przemianę zrobić, prawda? Albo za darmo, czekając pół roku w kolejce, więc... To są składowe tego, tej zmiany są takie jak operacja żołądka, rzeczywiście, tak jak mówisz, 30 tysięcy, dieta, ruch i żona. Gdyby nie moja żona, to pewnie, jeżeli chciałbyś w ogóle mieć mnie w swoim programie, jak ważyłem 150-160 kilo, to pewnie bym teraz taki tu siedział. To ona stworzyła całą sytuację, że w ogóle się na to zdecydowałem. Ja w ogóle nie używam lekarzy, przepraszam lekarzy, nie chodzę do lekarzy, nie badam się, wiem, że bardzo źle robię i od razu odżegnuję się, wiem, że to nie, że tak nie wolno, po 40 powinno się badać bardzo regularnie, ale to moja żona właśnie namówiła mnie, nakręciła całą historię, żeby na końcu wydarzyła się operacja, żeby na końcu rok później był o 60 kilo lżejszy. I wcale nie zrobiła tego z faktu, że jej się nie podobałem, co rozkochała mnie, znaczy rozkochałem się w niej na nowo za to słowo, ale zrobiła to po prostu dla mojego zdrowia. Powiedz mi, dlaczego do lekarzy nie chodzisz, bo to jest interesujący wątek. bo wiem lepiej. Boisz się, że ktoś coś znajdzie? Nie, chyba tego się nie boję, ale kiedyś, dawno, dawno temu przeszedłem zawał serca. Miałem wtedy 33 lata. Wyszedłem z pracy, bo się źle poczułem, pojechałem do zawał czy stan przed zawał? Zawał. Stamtąd już zabrali mnie karetką do szpitala. Okazało się, że zabielił się fragment koniuszek lewej komory serca. Zawał i tyle. I bardzo chciałem pójść następnego dnia do pracy. A że, no mówię, jakoś nie lubi szpitali, takich miejsc i tak dalej, to powiedziałem, że wychodzę. Lekarz mówi, panie, pan nie możesz wyjść, bo pan zaraz umrzesz, jak pan wyjdziesz. Tutaj podpięte wszystko. Ja mówię, ale proszę pana, ja naprawdę wychodzę. I widząc moją determinację, że ja naprawdę wyjdę, ściągnął dwie osoby z korytarza, żeby jako świadkowie podpisali, że ja w pełni świadomie rezygnuję, bo on twierdził, że ja na pewno za chwilę umrę. Bo to nie może być inaczej, to się nie rozwiąże, tam jest ten zator, ten umrę. I nie umarłem. Wiem, że to jest głupie strasznie, że tak zrobiłem, ale nie umarłem, ale właśnie jakby, kurczę, takie mam poczucie, że no nie chcę chodzić do lekarzy, bo rzeczywiście dowiem się czegoś, zaraz coś mi wynajdą, zaraz coś się wydarzy, zaraz coś spowoduje, że zatrzymam się w tym swoim życiu z powodu jakiejś choroby i tak dalej, i tak dalej, więc to, że ja poszedłem na tą operację, to jest w ogóle cud jakiś największy. Ale to jest zaskakujące, co mówisz, bo jesteś, kurczę, inteligentnym, ciekawym, bardzo sympatycznym gościem. Łączysz te kropki w swoim życiu, myślę, że na wielu polach skutecznie, a jednak tutaj w siłę medycyny nie dowierzasz. Może wspólnymi siłami jakoś naszego gościa skłonimy do refleksji. W komentarzach napiszcie, czy warto się badać, czy może się jednak nie warto badać. Przed nami jedzie karetka, przed chwileczką nas mijała. Życzę ci, żebyś nią nie musiał jechać, jednak badanie się jest jak najbardziej zasadne. Najgorsze jest to, że ja się ze wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam. Ja wiem, że powinien się badać, ja wiem, że powinien chodzić do lekarzy, ja wiem, że powinien brać jakieś leki. Ja miałem bardzo duże nadciśnienie z powodu nadwagi, a nie brałem leków na nadciśnienie. Nie wiem, zupełnie to jest tak, to jest jedyny taki dla mnie wewnętrzny mankament i spór, taki wiesz, że wiem, że powinno być tak, a nie robię tak. Ja zawsze jak wiem, że coś, wierzę w coś, to ja to robię. Jak wierzę w jakąś czynność, w jakąś rzecz, w jakąś sytuację, to będę w tym tkwił bardzo mocno. A tu to jest jedyna taka sytuacja, że ja wierzę, że tak powinienem, a tego nie robię. Nie pytaj mnie dlaczego, bo nie umiem ci odpowiedzieć, bo skoro sam sobie nigdy nie odpowiedziałem na to pytanie, to tobie też nie odpowiem, bo to wynika z głupoty, z niewiedzy. Mogę się oczywiście teraz poobrażać sam siebie, że jestem głupi, że jestem niedojrzały i tak dalej, ale tak jakoś mam. Przepraszam cię, nie odpowiem ci na pytanie. A z tego szpitala dlaczego wtedy wyszedłeś po tym zawale? Taki natłok obowiązków, że innej możliwości nie było? W pracy handlowa, handlarza, źle, handlarza, handlowca samochodów
gdzie ja to robiłem z emocji, bo ten Land Rover, ja tam trafiłem dlatego, że jeździłem Land Roverami i to była moja ulubiona marka. Najpiękniejszym dniem jest dzień, kiedy wydajesz klientowi auto. Przepracowałeś cały ten temat, podpisałeś umowę, wyprodukcja, mija 3 miesiące, jest ten moment, gdzie można przekazać. Myśmy to zawsze przekazywali w bardzo ładnej formie. Pełny zbiornik, kwiaty dla żony, wino dla męża, prawda? Jeżeli to była para, powiedzmy, kupujących, to następnego dnia miałem dwa wydania samochodów. A ja się zawsze do nich przygotowywałem. Jechałem 2 godziny wcześniej już, żeby obejrzeć auto, czy jest czyściutkie, pod dywanikami, czy nie jest brudno, żeby dla tych ludzi, którzy będą odbierać ten samochód, to było naprawdę coś bardzo wyjątkowego, że ten taki moment, gdzie ja wsiądę, pokażę im wszystko, co gdzie włączają. I to dla mnie zawsze było bardzo ważne. U mnie wydanie potrafiło trwać 3-4 godziny. Wiesz, kwiaty były dobrane zgodnie z życzeniem pani, jakie lubi, od męża się dowiadywała i tak dalej. Więc wiedziałem, że mam dwa wydania następnego dnia, a ja się czuję strasznie zobowiązany, wtedy byłem. I dlatego z tego szpitala się wypisałem. Mam ambiwalentne odczucia, słysząc tę historię, bo z jednej strony myślę sobie, że fajnie, że tak poważnie traktowałeś, traktujesz swoje obowiązki, ale z drugiej strony no, rodzina i zdrowie powinno być na pierwszym miejscu. Wiem, masz rację. I znowu muszę ci przyznać rację, tak bardzo wiedząc, jak bardzo wbrew temu się zachowałem. Masz rację. No dobrze, ale powiedz mi, co to w takim razie ma znaczyć, że 33-letni koleś, którym wtedy byłeś, dostaje zawału serca? Jak twoje życie w tamtym okresie wyglądało? Nieprawdopodobnie intensywnie. To było albo w ogóle w takim, wiesz, dziwnym okresie. Ja wtedy pracowałem właśnie w Land Roverze i wtedy podjąłem trzecią próbę schudnięcia. Ja, żeby chudnąć, wiesz, ja z nadwagą walczyłem, mam nadzieję, że już skończyłem, chociaż uważam, że to jest trochę jak z alkoholizmem. Ja już zawsze będę gruby. Nawet jak wyglądam tak jak teraz, to tak naprawdę ja jestem gruby. I będę musiał z tym zawsze walczyć już. I podjąłem, wiesz, i były farmakologiczne próby, i akupunktury, i pudełka, i siłownia, i to i tamto. I wtedy akurat to było po schudnięciu prawie 30 kg na farmakologii. I lek, którego nazwy nie wymienię, który wtedy stosowałem, pół roku później został całkowicie wycofany z rynku, bo się okazało się, że ten lek miał dość duży wpływ, znaczy duża ilość ludzi biorących ten lek przychodziła zawały serca. Więc to była bardzo intensywna praca, połączona z silną farmakologią, która była w cudzysłowie niezbyt dobra i duże schudnięcie. I suma tego spowodowała zawał serca. Jakie to jest uczucie dostać właśnie zawału serca? Pytam tak trochę egoistycznie, bo będę wiedział, kiedy by mi się przydarzyło coś takiego, a skłonności mogę mieć, mój dziadek miał 57 lat, jak zmarł właśnie na zawał serca, no to i nawet nie miałem okazji go zbyt dobrze poznać, to wydaje mi się, że no, możemy też za sprawą takiej profilaktyki, ale też opowiedzenia o tym, jak sobie radzić z tego typu zagrożeniem, naszych widzów edukować. Co to za uczucie? Na początku było tak, że trochę bolała mnie klatka piersiowa. I tak czułem się, że tak, kurczę, coś mi leży na klatce piersiowej. Coś mnie tak jakby cię coś naciskało. Ale mocno? Nie mocno, ale za to non stop. Ale taki godzinę, nerwoból, czy? Właśnie nie nerwoból, tylko takie, no jakbyś oparł się, powiedzmy, plecami o ścianę i ktoś po prostu naparł swoim ciałem na ciebie, tym ciężarem tak się po prostu naciskał. I to była pierwsza rzecz. I zaczęło mi się bardzo źle oddychać. Do tego stopnia, że siedzę tam, wtedy siedziałem w pracy i tak mówię, Jezu, zaczęło mi brakować powietrza. Jakby czułem, że nie mogę, to z powodu tego, że tak mi boli klatka piersiowa, nie mogę pełną piersią odetchnąć, bo potęgowało ból tego ucisku. Więc to było takie właśnie, że wiesz, chcesz nabrać tego powietrza, żeby móc się dotlenić, złapać tlen, ale nie jesteś w stanie, bo tak cię klatka piersiowa boli. I wiesz, ja tak pojechałem do tego lekarza swoim samochodem, ledwo co z tego auta już wysiadłem. Cały czas szukając powietrza i cały czas bojąc się, że jak nabiorę tego powietrza, to będzie mnie jeszcze bardziej bolało i zacząłem wręcz mieć taką panikę w sobie, wiesz, atak paniki. Jak już do tego lekarza położyli mnie, tam było bardzo chłodno, co ułatwiło mi oddychanie, podpięli mi tam EKG, czy jak to się nazywa, co tam takie wykresy rysuje i ta kobieta, która tylko zaczęło się drukować, to ona po, nie wiem, 10 sekundach wydruku, wyszła już z pokoju dzwonić po karetkę, żeby zawieźć mnie do szpitala. I zupełnie inaczej zaczęli mnie traktować, jak ona tylko zobaczyła te pierwsze takty mojego serca, wiesz? No, to tak właśnie było. Czyli być może, gdyby nie wtedy jednak ta służba zdrowia, to to byśmy nie gadali, to byśmy nie gadali.
Tak, 33 lata. To bardzo młody człowiek i już doświadczony. Czy tam ta sytuacja czegoś się nauczyła na całe życie? Wiesz co? Nie, chyba nie. Niestety. I to z żalem sam do siebie mówię niestety nie, bo pamiętam później właśnie, jak to naciśnienie, te wielkie problemy u mnie z naciśnieniem. Ja ważyłem 150 kilo, wiesz, ja jestem mały facet, niski w sensie, mam niecałe 180 cm wzrostu. I ja ledwo co chodziłem i wiesz, to była taka sytuacja, że, znaczy no nie ledwo, nie przesadzajmy, no ale sprawiało mi to duże problemy, ale nic z tym nie robiłem. Już poddałem się. Walka z otyłością jest nieprawdopodobnie obciążająca psychicznie. To ktoś, kto nie próbował walczyć z otyłością, nigdy nie zrozumie tego. Jak ja słyszę, jak ktoś o kimś mówi, że ten ktoś jest gruby, a przecież on jest gruby ze swojego wyboru. No przecież nikt nie chce ważyć 150 kilo, tak? Ale to jest bardzo ciężka walka. To jest coś, co... Kurczę, to jest psychiczna walka, bo to wcale nie jest walka taka, a wsiądę na rowerek i popedałuję. Nieprawda. To jest bardzo ciężka walka w głowie. Ja pamiętam kilka takich dużych prób u mnie chudnięcia, gdzie chudłem po 20 kilo. I schudłeś 20 i w przeciągu roku przytyłeś 30. I ten moment przytywania, nabierania wagi, Boże, co za brzydki wyraz powiedziałem, to jest najbardziej psychicznie niszcząca rzecz, jaką możesz. Jak stajesz na wadze i widzisz kolejne 2 kilo do góry, tak? To jest, to, no to jest straszne, to jest po prostu, wiesz, bo to nie jest A plus B minus B nie równa się A. To nie jest tak, że jak przyjdzie do ciebie szef i powie, jesteś, masz stan psychiczny A i szef ci mówi, dostaniesz podwyżkę, no to radocha. To jest to plus B. I przyjdzie za chwilę szef, wie co, jednak nie dostajesz, czyli odejmujemy to B. To nie jesteś w tym momencie już w tym samym stanie psychicznym, co byłeś na początku. I tak samo z tą otyłością. I u mnie to trwało 20 parę lat. Nikt sobie nie... Nikt to nie był gruby. Nie wyobraża sobie, co to znaczy być gruby. Dlatego tak zawsze będę wszystkich uczulał. Nie wolno ludzi za to atakować, że ktoś jest gruby. Bo to nie jest wcale tak, że poćwiczyłby się, ruszył, to by schudł. A gówno prawda, ruszałem się, nic to nie dawało, biegałem, akupunktury, naprawdę zrobiłem każdą możliwą czynność, którą można było wykonać, robiłem. Do specjalistów, do lekarzy, do psychologów, wszystko robiłem, żeby walczyć z otyłością i nigdy mi się nie udawało przez 20 parę lat. To jest okrutna choroba, naprawdę okrutna choroba. Napiszcie w komentarzach, w jaki sposób waszym zdaniem można sobie najlepiej poradzić z problemem otyłości, jakie były wasze sposoby na zrzucenie wagi. Grzesiek Duda ostatnimi czasy wspominał, że gdzieś z 6 kg mu się nabrało w ostatnim czasie na masie. I tutaj chciałbym cię zapytać w ogóle, jak ci się z Grzegorzem współpracowało, rywalizowało i znosiło te rywalizacje? To już... Z Grzegiem, wiesz co, ja Grześka poznałem wcześniej niż ten program Duda kontra Szafrański mieliśmy robić, poznaliśmy się na targach i jakoś taki fajny kontakt złapaliśmy, w sensie dobrze nam się rozmawia, trochę o motoryzacji, nie za dużo tak naprawdę, bo to wcale nie jest tak, że jak ja się z Grześkiem spotkam, to my tylko o samochodach gadamy. Samochody są naprawdę dosyć z boku naszych rozmów, ale było bardzo sympatycznie, kiedy przyjechał do mnie właśnie zaproponować mi ten program, to z jednej strony wyzwanie, no kurczę, taki wiesz, mistrz stacji, co to powygrywał tych odcinków z Adamem chyba kilka, to, a z drugiej strony, że gdzie ja tam mogę. Na szczęście udało się, że weszliśmy w terenówki, czyli w mój ten najbardziej, że tak powiem, w motoryzacji obcykany temat. I od tego zaczęliśmy, więc to spowodowało, że no fantastycznie, mi się z nim dobrze rywalizuje, bo trochę jest to takie... Oba projekty, które robiliśmy na razie, są tak od siebie odległe, że nawet trudno było tam gdzieś szukać tej wielkiej płaszczyzny rywalizacji. A po drugie, wiesz co, no mówmy się, no to jest motoryzacja tylko i wyłącznie. To jest budowanie samochodów, to jest jakieś trochę obśmianie czasami tych samochodów, czasami dołożenie sobie troszeczkę jakichś trudności. To wszystko. A tak to jest nadal fajna zabawa, fajna rozmowa. Poza tym, wiesz, ja staram się we wszystkim, co robię, szukać radości. We wszystkim, co robię, staram się szukać przyjemności, więc nie umiałbym rywalizować z Grzegorzem, gdybym go nie lubił i gdybyśmy mieli się kłócić. Bo to wtedy dla mnie, kurczę, ja nie chcę, wiesz, kłaść się wieczorem, zastanawiać się, co on mi rano tam gdzieś dokopie na internetach czy coś. No, nie chciałbym tak. I wolałbym wtedy zrezygnować z tego programu i to mówię ci autentycznie, nie robiłbym tego programu, gdyby ten program miał się w jakimkolwiek stopniu opierać o niezdrową rywalizację. A dlaczego zakończyła się w ogóle formuła Duda kontra Klimek i dlaczego ty się pojawiłeś na miejscu Klimka?
To byś musiał już Grześka zapytać, wydaje mi się, a nie chcę wchodzić w ich animozję. Od razu ci mówię, nie będę tłumaczył ich animozji, ani nie będę o tym rozmawiał, bo to jest dwóch dorosłych facetów, którzy po prostu muszą się gdzieś tam dogadać i tyle, tak? Więc ja unikam tematu, ja się cieszę, że się pojawiłem i to mi wystarcza. Ja nie posądzałem ich o żadne animozje, po prostu myślałem, że jest jakiś inny powód, to już tutaj ciekawie to wszystko skomentowałeś. Ale rozumiem, że między tobą a Grzegorzem są jak najbardziej dobre relacje i jeszcze długo was razem na ekranie będziemy oglądali. Są naprawdę dobre relacje, są naprawdę sympatyczne relacje i mam nadzieję, że będziemy długo dać się wam oglądać. O Jezu, jaka dziwna składnia. I co jest też informacją ciekawą, już wybieramy samochody do trzeciego sezonu. Nie mogę ci powiedzieć, co to będzie, ale gdzieś tam w głowie już mam. Ale jesteśmy teraz, jak nagrywamy twój odcinek, to właśnie zaczynamy krążyć dookoła samochodów, żeby przygotować się na trzeci sezon. Może jakiegoś malucha byś zrobił w dubajskim takim stylu? A wiesz, to był... Poczekaj, to teraz zadałeś mi bardzo, bo nawet maluch by się bardzo mocno wpisywał w hasło trzeciego sezonu, wiesz? Pomilczmy. Chciałbym od razu przejść jeszcze do tych kwestii twoich biznesowych. Co na co dzień jest twoim biznesem? Poza warsztatem jest jeszcze Neo Garage, w którym odpowiadasz za marketing, komunikację, jesteś takim ambasadorem projektu i tutaj muszę wam powiedzieć, że te brudne szyby, które w tej chwili widzicie, to efekt niedomycia przez mojego gościa, który bardzo życzliwie podszedł do tematu i postanowił mi auto umyć, ale jednak zapomnieliśmy o wytarciu szyb, więc przepraszam ludzi, którzy narzekają na wideorejestrator, że szyba nie jest w idealnym stanie. To ja też bardzo was przepraszam za to, że tak idealnie nie umyłem auta. Wiesz co, Neo Garage to jest genialny projekt. To jest projekt marketingowo-motoryzacyjny, taki trochę motoryzacyjny hub, gdzie są podnośniki, gdzie ludzie mogą przyjechać i sobie pokręcić kluczami, ponaprawiać sobie auta, gdzie ludzie mogą zostawić samochód w ramach takiego przechowywania, gdzie właśnie są myjnie, na których większość jednak dociera szyby, tylko ja tego nie zrobiłem. To jest też takie miejsce, gdzie są firmy, które wręcz wynajęły sobie fragmenty tego neogarażu naszego, żeby tam prowadzić swoją działalność. Więc to jest takie zbieganie się wielu, ja to nazywam takim motoryzacyjnym sercem Warszawy, gdzie robimy też imprezy, gdzie robimy spotkania z ludźmi, gdzie robimy naprawdę różne odpalone rzeczy, wszystko w oparciu o motoryzację i gdzie każdy może przyjść i naprawić swój samochód, spotkać innego wariata, który naprawia swój samochód, pogadać, gdzie tak się budują przyjaźnie, koleżeństwa na wspólnym podnośniku, że tak, czy tam wspólnym mechanikowaniu, tak? Więc to jest takie miejsce, którego mam przyjemność być ambasadorem, być szefem tego projektu, mam fantastyczny zespół tam pracujący, więc wszystkich oczywiście zapraszam do korzystania z każdej z tych usług, które wymieniłem. Świetnie, więc też serdecznie do tych zaproszeń się przyłączam. Zapraszam też na Instagrama mojego dzisiejszego gościa, żebyście mogli śledzić jego losy na co dzień. Czy coś, Przemysławie, chciałbyś na sam koniec naszej dzisiejszej podróży powiedzieć do naszych widzów? Kurczę, nie chciałbym popaść w taki patetyzm, co za trudne wyrazy czasami człowiek musi użyć. Ale chciałbym, żebyście widzowie, kochani, drodzy, serdecznie, sympatycznie, mili, nie byli obojętni, jak to powiedział kiedyś bardzo mądry człowiek. I po prostu żyjcie tak, żeby na końcu móc wsiąść do takiego malucha, pogadać i być, mówiąc o tym, co robicie w życiu, mieć wewnętrzną radość z tego. Ja tak mam. Rozmawiamy teraz z Filipem i ja mówię o pewnych rzeczach, czasami sobie nie uświadamiając, jak tą dużą radość mi sprawia. I takiego życia wam bardzo serdecznie życzę. Na koniec, nie, jeszcze nie kończymy, bo muszę cię o jedną rzecz zapytać, o którą zapomniałem, ale to już takie pytanie pod tytułem tak, nie albo pomidor. Czy wojny samochodowe są ustawione? Muszę cię o to zapytać, Pawła Misztę też pytałem. Pomidor. Wychodzę z trzecią opcją, niech będzie pomidor. Czyli innymi słowy, to zależy. Tak właśnie. No wiadomo, generalnie trzeba w jakiś sposób dostarczyć ciekawego kontentu i myślę, że tutaj w kontekście telewizyjnym to wszystkie grzechy, znaczy to nie są żadne grzechy, to jest jakby znak czasów i nie wchodźmy w szczegóły. Być może kiedyś, kiedy skończą się obowiązujące NDA, będziesz mógł coś więcej powiedzieć. W każdym razie na pewno nie stanie się to teraz. Serdecznie was zapraszam na programy z udziałem mojego dzisiejszego niezwykle sympatycznego gościa. No i co? Widzimy się już za kilka dni na YouTubie i wpadnijcie też po inne odcinki na mój kanał. Pozdrawiam serdecznie. Czuj duch! Cześć! Halo, halo!
A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.